Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Wybaczcie, że dzisiaj nagrywam bez kamerki, ale jestem trochę niedysponowany. Nieco się przeziębiłem na wakacjach, a teraz jest jeszcze bardzo gorąco i klimatyzacja nie za bardzo mi służy. Chciałem Wam nagrać materiał odnośnie wzrostu płac minimalnych w Holandii, które następuje już 1 lipca tego roku, czyli 2018. I tutaj macie tabelę odnośnie wieku, ile, jeżeli tutaj masz 22 lata, 21, 20, to te stawki miesięczne są inne. I tak, kolorem czarnym mamy zaznaczone stawki obowiązujące obecnie. To była zmiana 1 stycznia tego roku, a na czerwono będzie ta zmiana z 1 lipca. To już od jakiegoś czasu, dwa razy do roku w Holandii są podnoszone te stawki minimalne. Także myślę, że spoko warto o tym wiedzieć, jeżeli się wyjeżdża do Holandii. Link oczywiście dam Wam w opisie. Musicie wiedzieć, że w Holandii do 21 lat zarabiacie mniej. Do 21 lat po prostu te pieniądze są mniejsze. Od 22 lat w górę dostajecie 100% normalnego wynagrodzenia. Tutaj macie wynagrodzenie miesięczne, tygodniowe oraz dzienne, jakie musi być minimalne, więc jeżeli będziecie się wybierać do pracy przez agencję, zwróćcie sobie na to uwagę. I schodzimy niżej. Tutaj mamy tabelę, jeśli chodzi o stawkę godzinową. Tutaj również mamy odnośnie wieku, ale dochodzi tak samo jeszcze ilość godzin. 36, 38 oraz 40 godzin. No, tu jeszcze powinno być napisane plus. Powyżej 40 godzin. Czyli tak, jeżeli mamy 36 godzin, ta nowa stawka dla osób 22 lata i więcej będzie wynosiła 10,22, a powyżej 40 godzin 9,20. To są stawki minimalne. Myślę, że warto to wiedzieć, bo większość agencji płaci właśnie te stawki minimalne, więc no, wzrosty tutaj macie 10 centów, 10 centów i 9 centów. Jest to może minimalne, no ale warto to wiedzieć przy ilości tam godzin 200 na przykład w skali miesiąca, powiedzmy, no to już trochę większe kwoty wychodzą, a w skali roku to w ogóle będą większe kwoty, więc myślę, że warto to wiedzieć. Link do tej strony, myślę, taki najbardziej konkretny, bo z kilku innych sprawdzałem, oczywiście podam Wam w opisie tego filmu. To tyle w tym krótkim materiale, trzymajcie się, na razie.